Witajcie, kochani. Jesteśmy dzisiaj tutaj dla was, aby zaświadczyć wam o Jezusie Chrystusie, ale nie jakiejś religijnej postaci, ale prawdziwym kozaku, który zgładził grzech, który załatwił wejściówkę do nieba. Prawda jest taka, że aby wejść do Bożego Królestwa, musicie narodzić się na nowo. Musicie narodzić się na nowo. Ja wychowałam się w tym kraju i nigdy nie słyszałam, że muszę narodzić się na nowo, żeby wejść do Bożego Królestwa. Ale dziś masz niepowtarzalną okazję, aby przyjąć to, co Jezus dokonał dla ciebie i dla mnie. To zależy od ciebie, od twojej decyzji, od twojej decyzji. Ja nazywam się Katarzyna Grodzka i ponad rok temu oddałam swoje życie Jezusowi. Usłyszałam tak jak wy słowa prostej Ewangelii, ale na początku nie było to dla mnie proste. A wiecie dlaczego? Bo wychowałam się w systemie religijnym. Myślałam, że muszę zasłużyć na niebo. Myślałam, że jak będę się dużo modliła, będę starała się zasłużyć na to, na te względy Boga. Będę chodzić na pielgrzymki, będę uczestniczyć w sakramentach. To mi wystarczy. Ale prawda była taka, że to była droga do śmierci. To była droga do piekła. Kochani, ja kiedy usłyszałam słowa pełnej Ewangelii, że Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł za każdy mój grzech, przeszły, teraźniejszy i przyszły, że On pokonał diabła, że On poniósł każdą moją chorobę, każdą chorobę. Ja uwierzyłam w to jak wariat. Ja uwierzyłam, że On to zrobił dla mnie. I spokutowałam z dotychczasowego życia, że oddawałam cześć innym bożkom, że upatrywałam wstawiennictwa i pośrednictwa Marii i innych świętych uznanych przez Kościół katolicki. Spokutowałam z tego, że byłam poganinem pod płaszczem dobra i nie znałam Chrystusa. Byłam w pełni od Niego oddzielona przez system religijny. I dzisiaj pragnę Cię uświadomić, że musisz narodzić się na nowo, że jedyną drogą, aby pojednać się z Bogiem, jest Jezus Chrystus. Pragnę Cię dziś uświadomić, że nie zbawi Cię żaden sakrament, żaden ksiądz, żadna spowiedź, ani obchody świąt Bożego Narodzenia. Nie zapełnią pustki, którą masz, żadne prezenty, strojenie choinek, śpiewanie kolęd. Zbawia tylko Jezus Chrystus. I to jest proste. I to jest proste. Ewangelia jest prosta, że aż trudno ją przyjąć. Ale jeżeli jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem, to zrób to dzisiaj. Ja zawołałam w swoim pokoju, że chcę poznać Jezusa Chrystusa takim, jakim jest naprawdę. A nie z jakiegoś obrazka, czy wyuczonej na pamięć modlitwy. To było moje serce. To było szukające Boga serce. I On odpowiedział. On odpowiedział. Wypełni mnie Duch Święty. I stałam się obywatelem nieba. Uwierzyłam jak wariat Jezusowi Chrystusowi. I zachęcam Cię dzisiaj, abyś zawołał z głębi swojego serca, że chcesz poznać Go takim, jakim jest naprawdę. Że chcesz, że potrzebujesz Jezusa, że potrzebujesz zbawienia, że potrzebujesz mieć wolność w Nim. Że chcesz Go znać i chcesz mieć z Nim relację.
możesz mieć z Bogiem relację na ziemi, już tu na ziemi. To jest dla Ciebie dziś dostępne. Podejmij decyzję. Podejmij decyzję jeszcze dzisiaj. Nie zwlekaj. Bo Jezus może wrócić nawet dziś. Nikt tego nie wie. A zastanów się dzisiaj w swoim pokoju, kiedy będziesz sam. Czy masz pewność zbawienia? Czy wiesz, dokąd idziesz? I czy znasz Jezusa Chrystusa? Jeśli nie, to wezwij potężnego Jego imienia nad swoim życiem, a staniesz się obywatelem nieba. Staniesz się nowym człowiekiem. Staniesz się nowym stworzeniem. Staniesz się dzieckiem Boga. Amen.